Cześć, z tej strony Maciek Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na recenzję butów do podnoszenia ciężarów od firmy Nike, a model to Nike Roma Leos 2. No to zaczynamy. Te buty mają też dla mnie dużą wartość sentymentalną, ponieważ sam kocham trening siłowy. Od wielu lat staram rozwijać się również w tej dziedzinie dźwigania i to był taki dla mnie smaczek, takie marzenie, żeby kiedyś takie buty sobie kupić. I to marzenie się spełniło, jeśli można powiedzieć o marzeniach takich przyziemnych oczywiście, nie? Jako jakieś rzeczy. Więc Nike Roma Leos 2, model już nieprodukowany. Coraz ciężej dostępny i tutaj mogę powiedzieć jedno, jeśli o nich marzycie, chcecie je kupić, to jest chyba ostatni gwizdek. W zasadzie oczywiście na stronie Nike już są nieosiągalne, po tym modelu wyszły, teraz są dwa modele do przodu, to Nike Roma Leosy trójki i chyba kolejny model poprawiony do trójek, Nike Roma Leos 3 XD. Więc producent tych butów nie sprzedaje. Mamy więc w zasadzie tylko niewielkie sklepy i rynek wtórny, jako nie wiem, czy buty używane, czy właśnie ktoś, kto ma, kupił i możecie je nabyć. Problem na pewno z rozmiarami. Ja dosyć długo szukałem. W Polsce jest tylko jeden sklep, który ma największą pulę na chwilę obecną Nike Roma Leosów 2. To Jareks Wrestling, więc jeśli szukacie rozmiaru, to w zasadzie w ciemno kieruję Was tam, bo ja tam kupiłem te buty i to była jedyna opcja w Polsce. Oczywiście są jakieś tam też niepełne rozmiarówki poza granicami, natomiast wiadomo, jeśli kupujesz u nas w kraju, to masz też tą naszą gwarancję i tutaj nie będzie problemu. Więc Jarek Wrestling, tak. A teraz już do rzeczy. Kultowe buty, bez dwóch zdań, mimo tego, że mamy już, zwróćcie uwagę, dwa kolejne modele po tych. Gdy zwrócicie uwagę na światowe pomosty, uwagę na najlepszych ciężarowców na świecie, na największe imprezy, takie jak Mistrzostwa Świata Juniorów, zobaczycie, że olbrzymia część mistrzów dźwiga właśnie w tych butach. Z dwóch nazwisk to nie ma dyskusji, że top of the top, Lasza Talakadze dźwiga w Nike Roma Leosach 2, Rebeka Kocha dźwiga w Nike Roma Leosach 2, od strony mega silnych ludzi, którzy dają nam wiele radości w internecie, Clarence Kennedy też dźwiga w Nike Roma Leos 2. Więc coś w tym musi być, pomimo tego, że mamy nowsze modele tego producenta, że najlepsi wybierają ten model, więc od razu, jeśli ty go masz, to można powiedzieć, że dźwigasz jak najlepszy. To moje malutkie marzenie, takie od strony rzeczy treningowych, udało się je zrealizować na końcu zeszłego roku i bardzo się cieszę, parę dobrych treningów już za mną, zarówno siadów, jak i dwuboju, dlatego przejdziemy sobie do tej recenzji, tak? Na samym początku parę detali technicznych. Waga, w zależności od rozmiaru, to 480-530 gram, więc buty relatywnie ciężkie, natomiast za tą ciężkością idzie ich totalna solidność i pancerność, tak? One są wykonane bardzo solidnie, bardzo mocno, nie ma tutaj żadnych niedoróbek, więc jest to naprawdę but bardzo dobrej jakości. Jest to buty specjalistyczne, więc teraz chyba tutaj należy powiedzieć o kosztach. 799 zł to nie są małe pieniądze, natomiast ponieważ no, już możemy kupić buty czy ze stajni Adidasa, które są zdecydowanie tańsze, natomiast jeśli chodzi o same buty do dźwigania, jest to totalnie cenowa górna półka. Natomiast dwa aspekty, które za tym przemawiają. Po pierwsze, te buty będą według mnie staną się kultowe, ich wartość będzie tylko wzrastać, ponieważ już są nieprodukowane,
i ciężko dostępne, tak? Więc tutaj nie chcę powiedzieć, że to jest dobry ruch inwestycyjny. Natomiast zobaczcie, nie ma rozmiarów i mimo tego, że ciężko je kupić, dźwigają w nich cały czas najlepsi, więc ten rynek się kurczy, więc cena będzie rosła i to jest w sumie pewnie ostatni moment, żeby kupić te buty w ogóle. Tak mi się wydaje, bez osiągania jakichś kosmicznych cen. Więc 799 zł za mega fajne, w bardzo dobrej jakości pancerne buty. To, co dla weightlifterów będzie ważne, to drop. Drop ma 1,9 cm, czyli jest relatywnie, jak to powiedzieć, optymalny. Ta wysokość jest prawdopodobnie najbardziej popularna. Natomiast tutaj uwaga, zaraz tadam, za stoliczka wyjmuję Adidasy Listungi 16 i te mają drop zdecydowanie wyższy, 2,4 cm. I co? I tutaj może troszeczkę nad tym się zatrzymam. Jeśli jesteś osobą sprawną, jeśli nie masz problemów w mobilności ze stawem skokowym, dla mnie ta wysokość jest idealna. Nie trenuję w listungach, dlatego że ten drop jest dla mnie za wysoki. To jest moje odczucie. Ja mam chyba całkiem niezłą mobilność w stawie skokowym i przez to, że ten staw fajnie tutaj pracuje, wysokie podbicie, mam wrażenie, bardziej mi przeszkadza, ponieważ ciągnie mnie do przodu. Tutaj ten drop jest idealny i bardzo mi pasuje. Przed Roma Leosami przez ponad rok dźwigałem w Adidasach Power Perfectach trójkach i tutaj ustosunkowując się do nich, no to jest w ogóle i cenowo i jakościowo zupełnie inny level. Jeśli to jest BMW serii 7, to myślę, że Power Perfecty to jest BMW serii 3, tak? Ja osobiście tak bym je ocenił, zarówno jeśli chodzi o jakość wykonania, jeśli chodzi o tutaj cholewkę. Tutaj bardzo fajnie mamy piętę z syntetycznych materiałów, z twardego plastiku, a co za tym idzie, transfer siły jest bardzo fajny. Podeszwa jest szeroka, stabilna bardzo z przodu, mamy szeroką podeszwę na całej długości, pięta twarda, więc ten transfer mocy jest bardzo dobry. Powiedziałem o dropie, powiedziałem o jakości wykonania, która jest z najwyższej półki. One troszeczkę są tutaj twardsze, jeśli chodzi o bicie góry na nożyce. Wypracować trzeba to zgięcie, natomiast to nie jest żaden problem. Dodatkowo w zestawie mamy dwa komplety wkładek. Producent pisze, że te wkładki startowe, czyli te, które trzymam teraz tutaj w ręku, bardziej wyprofilowane, sprawiają, że transfer mocy jest jeszcze większy. Rekomenduję używanie tych wkładek właśnie na zawodach. Normalnie w bucie mamy bardziej płaską, mniej wyprofilowaną wkładkę, przez co wygodniej nam się ćwiczy, przez to, że tutaj czujemy się bardzo sztywno, twardo. Troszeczkę można porównać to do odczucia w łyżwach czy w butach narciarskich, tak? Natomiast czuć tą sztywność, czuć, że jest to but zrobiony do, no właśnie do tego, do podnoszenia jak największych ciężarów. Ja trenuję z tymi wkładkami treningowymi, tych jeszcze nie używałem, ponieważ tak jak mówię, producent pisze, że one są do zawodniczych startów, myślę, że są mniej wygodne, a chodzi o to, żeby trening był komfortowy. Dodatkowo tutaj przy tym kolorku kolejna para sznuróweczek, jeśli byśmy chcieli sobie zmienić sam troszeczkę wygląd buta, natomiast to już są takie wartości estetyczne, troszeczkę mniej ważne. Na pewno rzecz, o której bardzo warto wspomnieć i która mi bardzo pasuje, natomiast to jest jedyny minus tego buta, który może wykluczyć chęć jego posiadania, gdy nie spełnisz jednego warunku, to szerokość. One są relatywnie szerokie w porównaniu do Adidasów, Adipowerów, które też posiadam. Tamte Adidasy są bardzo wąziutkie, czyli jeśli ktoś ma szczupłą
stopę, tamte będą na pewno lepszym wyborem. Jeśli masz troszeczkę szerszą stopę, ten but pasuje idealnie. On dla mnie leży wręcz perfekcyjnie, właśnie przez to, że moja stopa jest troszeczkę szersza i idealnie się wpasowywuje. Mamy dwa rzepy, które bardzo fajnie jeszcze bardziej poprawiają stabilność i trzymanie tego buta na stopie, więc tutaj jeśli chodzi o użyteczność, to 5 gwiazdek. Myślę, że poza mną jakby inne recenzje internetowe nie mogą się mylić, gdzie ludzie wykazują, że są to jedne z najlepszych butów do dźwigania na świecie. Dźwigają w nich mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy. Mimo tego, że tych butów, że te buty już są nieprodukowane, cały czas widzimy je na pomostach. Więc na pewno coś za tym musi iść. Dodatkowo są bardzo ładne. Kolorek, oczywiście każdy niech wybierze to, co mu pasuje. Ja lubię, jeśli coś się dzieje w ubiorze, jeśli jest kolorowo, jeśli jest wesoło. Więc padło na taką wariację żółto-różową, a z drugiej strony to był jedyny rozmiar, jaki posiadam. Może jeszcze chwilę o rozmiarze, bo wiem, że Adidas i Nike mają rozbieżność. Ja zawsze mówię, zobaczcie, jaką macie długość stopy w milimetrach. U mnie to jest 285 mm i nie ma znaczenia, czy to są Reeboki, czy to są Nike, czy to jest Adidas. Gdy patrzysz po długości, a nie po numerze, na pewno rozmiar będzie dobry, więc tutaj o rozmiarze. No i co? Malutkie podsumowanie. Mamy kultowy but, w którym dźwigają najlepsi z najlepszych. Mamy but o mega trwałej, mega dobrej jakości wykonania. Mamy but z optymalnym dropem 1,9 cm, który dla mnie jest bardzo dobry. Mamy but z bardzo dobrą, sztywną, szeroką podeszwą, która zapewnia bardzo fajny transfer siły. Jeszcze jedna taka dygresja. Zwróćcie uwagę też na, tutaj są to buty do dźwigania olimpijskiego, ale również bardzo wielu topowych powerlifterów wykonuje w nich siady. To jest kolejny plus, który przemawia za tym, żeby mieć rzeczy, w których trenują najlepsi z najlepszych. Wkładki startowe, które są troszeczkę sztywniejsze i dają nam jeszcze lepszy transfer. Cena, która jest wysoka, można kupić tańsze buty, ale nie będą to na pewno buty kultowe, na pewno nie będą to Nike Romaleosy dwójki, na pewno nie będą to buty, w których dźwiga Clarence Kennedy, więc bardzo dużo plusów, natomiast czy minus, posłuchajcie, jeśli ktoś ćwiczy regularnie i zakłada te buty kilkadziesiąt razy w ciągu roku, to amortyzacja tego sprzętu już nie wygląda tak strasznie. Dodatkowo nie jest to zakup na 2 miesiące, więc tutaj warto też spojrzeć na takie aspekty użytkowania, a otrzymujesz kultowy produkt, fajnie designerski, ładny, a dodatkowo bardzo, bardzo skuteczny. Oczywiście to nie jest tak, że kupisz sobie Nike Romaleosy i będziesz rwać 140 na siad i 160 podrzucać, bo wszystko jest uwarunkowane od treningu, ale fajnie trenować w fajnych rzeczach, fajnie trenować w dobrych rzeczach i ja cieszę się, że je mam. To wszystko ode mnie. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące czy butów, czy wyposażenia do domowej siłowni, czy treningu, zawsze chętnie odpisuję na komentarze. Będzie mi miło, jeśli zostawisz kciuczka w górę, jeśli zostawisz subskrypcję. A ode mnie to tyle. Dziękuję Ci i życzę miłego dnia.